Nie wywoła komplikacji ruchowych, prawda? Ponieważ za najdalej pół roku będziemy już jeździć jeszcze szerszą kolicą autostradową. Uzbrojenie istniejące kolizyjne z trasą budowanej obwodnicy stwarzało wiele kłopotów. Natomiast historia krótka. 2008 rok, sierpień, podpisanie umowy. W marcu gotowy projekt i gotowe pozwolenie na budowę pierwszego odcinka, w lipcu drugiego odcinka 2009 roku. No i mamy 2010 rok. Październik, deklarowana data z uwagi na to, że obwodnica stanowi w tym momencie dojazd w okresie Wszystkich Świętych do cmentarza od strony ulicy Obornickiej, czyli prawdę mówiąc musiała być gotowa. Takie zobowiązanie podjęliśmy i efekt osiągnęliśmy. A w jaki sposób udrożni to w praktyce podróżowanie po mieście? No na pewno udrożni, a docelowo w przyszłości za pół roku, gdy otwarta zostanie obwodnica autostradowa, skieruje ruch tranzytowy na Warszawę i to na pewno pozwoli miastu odetchnąć od samochodów ciężarowych, które nie będą musiały przez centrum przejechać.